Nie wszyscy mogą je spędzić na letnich obozach czy koloniach. Dla dzieci i młodzieży, które na czas letnich wakacji pozostały w Żarowie, gminne placówki przygotowały mnóstwo atrakcji. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie nie zapomina od najmłodszych. Jeśli chodzi o nasze wakacje, w gminnym centrum szeroka oferta od zajęć ceramicznych, plastycznych, tanecznych, oczywiście na sportowo, historycznie. Pomysłów na spędzenie wolnego czasu jest wiele. Nie zapominamy również o dzieciach na wsiach, dla których organizujemy wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zajęcia i warsztaty na wiejskich świetlicach. Dzisiaj jesteśmy w Mielęcinie, do świetlicy w Mielęcinie przyjechały dzieci m.in. z Wierzbnej, Kalna, Bożanowa, Mielęcina. Bawimy się tutaj wspólnie przez 3 dni, warsztaty taneczne, baloniada, dzisiaj jest sportowo, dzisiaj też jest plastycznie, nie ma czasu na nudę. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia na terenach wiejskich. Gminne Centrum Kultury i Sportu oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie zorganizowali wakacyjne zajęcia i warsztaty dla dzieci zamieszkujących wsie w gminie Żarów. Jak się bawisz na wakacjach razem z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie? Co tutaj robicie? Bardzo dużo rzeczy, na przykład przebieramy się, robiliśmy ciuchy z gazety, bawiliśmy się, skakamy na skakankach, pokazujemy układy, tańczymy. Ja się tutaj dobrze bawię. Nie nudzicie się na wakacjach? Nie, wcale nie. To są fajne zabawy i czasu zabrakuje. Były zajęcia sportowe, taneczne i plastyczne. Bardzo fajnie, jest dużo zabawy, atrakcji, czas płynie szybko, jest bardzo fajnie ogólnie. A co robicie na zajęciach? Baloniada, rzucamy balonami, jakieś wyścigi, tory przeszkód, konkurencje i oczywiście zajęcia plastyczne. Czyli nie sposób się nudzić? Nie. Wakacje są już na półmetku. Na wszystkie dzieci oraz młodzież czekają jeszcze wakacyjne zajęcia zorganizowane przez żarowskie placówki. Jest w czym wybierać, dlatego nie warto siedzieć w domu i się nudzić.